pewno zauważyliście pewne zmiany. Tak jest. Ogoliłem nogi. Proszę? Słucham? Ach, koła! A koła to ja dostałem od bezdomnego. Od bezdomnego. Tym razem pan Karol z Gdańska przysłał mi te koła. Niestety również zmarł. Koła zostały. Ale więcej o tych kołach trochę później. Kilka ciekawych rzeczy, które wpadły ostatnio. To jest bateria. Bateria do drona. Standardowo z tym dronem miałem dwie baterie. Dokupiłem trzecią, tak żeby mieć jeszcze 12-15 minut lotu więcej. I w Polsce te baterie kosztują około 250 zł. Taniej raczej się nie da tego kupić, chyba że używką. Ale używek też nie widziałem, więc standardową cenę mamy 250 zł. W Stanach tą baterię można kupić za 170 zł plus przesyłka. Przesyłka może być tylko przez ocean, bo nie można transportować baterii drogą lotniczą niestety, więc trochę płynęła. Ale działa, jest sprawdzona i co? Jest sporo tańsza niż w Polsce. Wychodzi znacznie lepiej, wiadomo, lepiej brać większą paczkę. Wtedy po prostu przesyłka nam się lepiej opłaca. Ja wziąłem baterię, wziąłem taki coś. Taki coś jest bardzo pomocny, bardzo przydatny, dlatego że możemy zabezpieczyć gimbala. Gimbal jest delikatnym elementem tego drona. A dzięki temu cusiowi po prostu zamykamy wszystko i możemy bezpiecznie transportować drona bez obawy, że nasz gimbal się uszkodzi. Więc fajna sprawa. Kosztowała jakieś śmieszne, nie wiem, $2 czy coś takiego. Nie wiem, czy w Polsce... W Polsce jest w ogóle mało gadżetów do DJI-a, do Sparka. Natomiast w Stanach jest tego od zarypania. Jeżeli chodzi o baterię, wybierałem baterię od sprawdzonego dostawcy. Ta bateria niby jest intelligent, w sensie jeżeli jest nieoryginalna, jeżeli jest jakąś podróbą chińską, to ten dron nie polata z nią. Natomiast... Jest ok. Więc bardzo polecam. Jeżeli ktoś nie chce przepłacać w Polsce, polecam rozejrzeć się za bateriami, oryginalnymi bateriami w Stanach. Szczególnie przy większym zamówieniu opłaca się dużo bardziej. Jest masa gadżetów do dronów, do Sparka, w szczególności w Stanach, więc warto. Czołem! Witajcie w kolejnym odcinku Wege Herezji. W dzisiejszym odcinku powiem, dlaczego nie zawsze warto pompować kół na maksymalne ciśnienie. Według badań, jeżeli chodzi o pompowanie naszych kółek, czy to są szydki, czy to są dętki, czy to są bezdętki, warto zwrócić uwagę na ciśnienie, jakie w nich stosujemy. Bardzo wiele osób, które znam, lubi dobić sobie koła tak naprawdę na maksa przed jazdą i jak się okazuje, nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Jeżeli mamy super gładką powierzchnię, jeżeli mamy taki gładziutki asfalcik, najlepiej z większą domieszką smoły, tak żeby naprawdę opory toczenia były minimalne, to jasne, można spokojnie dobijać ciśnienie w kołach na maksa, tak samo jeżeli jeździmy na torze. Natomiast jeżeli jeździmy po normalnych drogach, gdzie mamy chropowatą powierzchnię asfaltu, gdzie mamy małe dziury, gdzie mamy też duże dziury, ale przede wszystkim gdzie mamy te mniejsze dziury, te mniejsze nierówności powierzchni, to pompowanie kół na maksymalne ciśnienie nie będzie dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli odpowiednio dostosujemy ciśnienie do swojej wagi i do rodzaju nawierzchni, na jakiej będziemy się bujali, na jakiej będziemy się poruszali, to okaże się, że odpowiednio napompowane koło w porównaniu z kołem
dobitym na maksa toczy się lepiej. Więc trochę mniej dobite koło na nieco niższym ciśnieniu będzie radziło sobie lepiej z nierównościami, z tymi mikronierównościami asfaltu. I nie będziemy podbijani, tak jak będzie się to działo przy maksymalnie dobitym ciśnieniu. Nie będziemy podskakiwali jak kauczukowa piłeczka, tylko będziemy równo toczyli się po nierównościach. Równo toczyli się po nierównościach. No, mniej dobite koło będzie lepiej przyjmowało nierówności, będziemy oczywiście mieli lepszy komfort jazdy i w czasie nasze koło będzie lepiej sobie radziło z nierównościami asfaltu, będzie stykało się większą powierzchnią z asfaltem i nasza moc wsadzana w koło będzie, wiadomo, rozprowadzana lepiej na asfalcie, jak masełko wegańskie. No, w każdym razie, dostosowujmy ciśnienie w naszych kołach do naszej wagi i do warunków, w jakich będziemy się poruszali i w 95% przypadków będą to drogi takie różne, różniste, z nierównościami, wiadomo, więc nie zawsze warto dobijać kół na maksa, nawet jeżeli są to szybki, nie walmy tam jakiegoś chorego ciśnienia, bo nie będziemy się przez to toczyli szybciej, tylko będziemy podskakiwali, a nasza moc będzie po prostu uciekała w powietrze. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej. Normalnie nie wierzę. Nie mogę w to uwierzyć. Zobaczcie. Ktoś zmarnował dobrego winiacza. Cała butelka winiacza. Kurczę. Dobrze, że mam jeden bidon pusty.